Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym daily vlogu. Dzisiaj zapowiada się intensywny dzień, całkiem fajny dzień, ale zanim on się rozpocznie, to pomyślałam sobie, że chwilę tutaj do Was pogadam. Pogadam, ponieważ jest pewien temat, który Was interesuje i dostałam wiadomość, komentarz pod jednym z moich ostatnich filmów, czy wypowiem się na ten temat. Dostałam też kilka pytań od Was do skrzyneczki na Instagramie. Już nie mówiąc o tym, że ten temat poruszyłam na Instagramie, zrobiłam ankietę i zapytałam się, czy chcecie znać moje zdanie, ale dobra, o jaki temat chodzi? Słuchajcie, od kilku dni jest dosyć głośno, ponieważ od 1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie nowa ustawa dotycząca wyrobów medycznych i medycyny estetycznej. Jak wiecie, ja od jakiegoś czasu, no tak myślę, że od kilku dobrych lat, pokazuję Wam tutaj na moim kanale zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Prowadzę treści na moim blogu od prawie początku istnienia mojego bloga też dotyczące medycyny estetycznej. Już nie mówiąc o tym, że od jakiegoś czasu na Instagramie również wrzucam rolki, które nagrywam m.in. z moją panią dr Beatą Pander, właśnie dotyczące zabiegów z medycyny estetycznej. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś pomyślałam sobie, żeby odczarować trochę tę medycynę estetyczną, o której tak źle mówi się do tej pory, i przekonać Was, ale w sumie też uświadamiać Wam, że za dużo wcale nie musi Was zmienić, że nie trzeba dużo, żeby poprawić sobie wygląd, samopoczucie, żeby poczuć się lepiej, że medycyna estetyczna wcale nie jest taka straszna, jak o niej mówią, i te wszystkie mocno przerobione kobiety, ale również mężczyźni, ogromne usta, wypełnione na maksa policzki, twarze, które nie mają całkowicie żadnej mimiki, to jest tylko jakiś margines. I istnieją bardzo dobrzy lekarze, są bardzo fajne zabiegi, jest bardzo dużo różnych fajnych preparatów, z których można korzystać. I żebyście Wy mieli tę świadomość, ale też wybierając się do dobrego lekarza, decydując się na zabiegi z medycyny estetycznej, żebyście wiedzieli, na co zwrócić uwagę, jak to wygląda, jakie mogą być powikłania, co może się stać, jak przebiega dany zabieg, z czego jest dany preparat. Dla mnie to była zawsze taka, powiedziałabym, dawka informacji, którą chciałam się z Wami dzielić, bo zawsze ta medycyna estetyczna gdzieś mnie tam interesowała, mimo tego, że z zawodu jestem kosmetologiem i nie poszłam w tym kierunku, ale wiecie, że sama korzystam z zabiegów i mając taką możliwość, że prowadzę kanał na YouTubie, media społecznościowe, bloga, mogłam przekazywać Wam wiedzę, która również Wam mogła się przydać i z której Wy również mogliście korzystać. Jak się niestety okazuje, nowa ustawa, która wejdzie w życie już od stycznia, zakazuje promocji, reklamy, wyrobów medycznych, zabiegów z tymi wyrobami medycznymi, ale również upubliczniania wizerunku w reklamie specjalistów z dziedziny medycznej, w tym właśnie lekarzy medycyny estetycznej, ale również kosmetologów. Muszę Wam powiedzieć, że ustawa jest bardzo skoncentrowana na reklamie i będzie dotyczyła wielu, wielu ograniczeń. Jeśli macie taką możliwość i czas, to wejdźcie sobie w internecie, znajdziecie tę ustawę, możecie sobie poczytać na ten temat. Już nie mówiąc o tym, że portale beauty i nie tylko opisują, czego dotyczy ta ustawa i na co ona zwraca uwagę. Kary są, słuchajcie, ogromne, bo aż do 2 milionów złotych za publikacje, tego typu publikacje. Ale dlaczego postanowiłam się wypowiedzieć w tym temacie? Dlatego, że słuchajcie, ja nie mam problemu z tym, żeby takiej reklamy nie robić. Oczywiście, dostałam od Was bardzo dużo informacji też i wiadomości, że niestety influencerzy promują takie zabiegi, takie preparaty, bardzo często w gratisie, na przykład robiąc daną reklamę, mają zabieg za darmo albo udostępniają różne zniżki i kody dla Was, żebyście i Wy mogli z tego korzystać. No i niestety nie zawsze to idzie w dobrą stronę. To, że zniknie reklama tego typu zabiegów, produktów i ludzi, którzy to pokazują, to nie oznacza, że
zniknie to całkowicie z internetu i wy nie będziecie widzieć tych przerobionych twarzy, powiększonych na maksa ust, zrobionych piersi, pupy, botoksu i całej reszty. Bo to nie zniknie, bo wy takie osoby będziecie dalej widzieć, bo ten biznes dalej będzie się kręcił. Natomiast nie będzie wam już przekazywana dawka z zakresu zabiegów, preparatów i całej reszty. Ja absolutnie nie mam problemu z tym, żeby po prostu przestać reklamować zabiegi, przestać reklamować preparaty, mówić wam o tych zabiegach, robić ujęcia z moją panią doktor, ponieważ no nie będzie mogła się ona pokazywać już w internecie, w reklamie. Nie mam z tym, słuchajcie, absolutnie żadnego problemu. Natomiast uważam, że ustawa bardzo mocno tak jakby wbija nóż w plecy specjalistom, bo powinna być ona znacznie bardziej dopracowana i powinna ona pójść w kierunku, moim zdaniem, influencerów, a nie samych specjalistów. Dlaczego? Dlatego, że odbierze się w tym momencie możliwość reklamy gabinetom medycyny estetycznej, kosmetologom, którzy prowadzą takie usługi w swoich salonach, na przykład mają lekarzy, którzy w ich salonach wykonują takie zabiegi, czy też kosmetologom, którzy wykonywali zabiegi, chociaż tutaj, słuchajcie, w tej kwestii nie będę się wypowiadać, bo to jest kolejny długi temat. Natomiast wyroby medyczne, stymulatory, kwas hialuronowy, wszelkiego rodzaju wypełniacza, no takie preparaty, które były rejestrowane do zabiegów wykonywanych właśnie między innymi przez specjalistów z medycyny estetycznej, przez lekarzy, przez kosmetologów i tak dalej. Słuchajcie, odbierze się im możliwość reklamy, a jak wiecie, reklama dźwignią handlu, więc słabo to idzie w tym kierunku. Zwróćcie uwagę na to, jak duża ilość specjalistów ma swoje konta w mediach społecznościowych. Specjalistów z różnych dziedzin, oczywiście rozmawiamy tutaj o specjalistach medycznych. Jest bardzo duża grupa kosmetologów, bardzo duża grupa lekarzy, którzy dzielą się swoimi pracami, którzy opowiadają wam o preparatach, z których korzystają i wykonują zabiegi. Przekazują wam taką dawkę wiedzy, dzięki której wy możecie wybierać, czy dany specjalista będzie dla was odpowiedni i warto się do niego wybrać na takie zabiegi, czy dany zabieg i preparat też będzie dla was odpowiedni. No bo wy wiecie z moich filmów i nie tylko, że są przeciwwskazania, są wskazania. Nie każdy preparat będzie dobry dla każdego. Są jakieś substancje, które mogą nas uczulać. No jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to, że odbierzemy możliwość reklamy takim właśnie specjalistom, troszkę powiedziałabym influencerom, którzy pokazują tego typu produkty u siebie, reklamują swoje usługi, no to jest słabe. Chociaż powiem wam, że już rozmawiałam z kilkoma osobami i one też wypowiadają się w tej kwestii, że są tam pewne luki, że jak się będzie zasłaniać twarz pacjenta, to będzie można coś tam pokazywać, że jest taka możliwość, że lekarz może podpisywać umowę z jakimś tam producentem i tak dalej, żeby obejść to czy obejść tam, to słuchajcie, na pewno kombinacje będą w tym temacie. Ale ja żałuję trochę, że weszły takie ograniczenia, bo odbiera się również wam możliwość edukacji i możliwość przekazania takiej świadomej dawki informacji, która sprawi, że wy też świadomie będziecie podchodzić do tych zabiegów i decydować, czy to jest dla was, czy też nie, czy robić, czy nie. To zaufanie do lekarzy, bo widząc jego pracę, wy też widzicie, decydujecie się, czy to jest dobry lekarz dla was. Jeżeli wy go widzicie w mediach społecznościowych, czy tego kosmetologa, jak się wypowiada, jakie treści tworzy, jaką reklamę robi i tak dalej, jakie ma usługi, też podejmujecie decyzję, czy to jest odpowiednia osoba dla was. I teraz jak to będzie wyglądało? Czy będzie to wyglądało na takiej zasadzie, że będziemy sobie przekazywać pocztą pantoflową, że istnieje taki lekarz, który ma takie usługi, a patrząc na jego klientów będziemy decydować się, czy robić, czy nie robić?
że będziemy musieli ufać bardziej lekarzom, bo nie będziemy pewni, czy ten preparat, który podaje się nam na przykład w powiększaniu ust, jest dobry, bo nic o nim nie wiemy. Nie wiem, słuchajcie, jak to pójdzie i w którą stronę to pójdzie, ale uważam, że jest to niedopracowana ustawa i mogłaby być ona lepiej przygotowana, a kłuje tak naprawdę w tych specjalistów i w was. Bo zostawmy tych influencerów, zostawmy tę reklamę, którą my sami gdzieś tam tworzymy, można bez niej żyć. Ale odbieranie reklamy specjalistom i odbieranie świadomości wam, no słabe to jest. Także tak sobie pomyślałam, że dzisiaj tak szybko wam powiem, co na ten temat sądzę, co myślę o tej sytuacji. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Tutaj też zaznaczam, że do 30 czerwca 2023 roku jest zapis, że należy poprawić reklamę, która pojawiła się przed 1 stycznia 2023 roku. Więc spodziewajcie się, że najprawdopodobniej wszystkie moje publikacje, które do tej pory były na moim kanale, na moim blogu czy na moim Instagramie i dotyczyły preparatów do zabiegów z medycyny estetycznej lub też wystąpili w nich specjaliści z zakresu medycznego, lekarze, kosmetolodzy i tak dalej, te publikacje najprawdopodobniej znikną, żebyście mieli świadomość tego, że po prostu ich tutaj na moim kanale nie będzie. Jak będzie dalej z publikacjami w podobnym tonie, o podobnej tematyce? Nie wiem, słuchajcie, muszę sobie to wszystko dokładnie przemyśleć, tak żeby nie łamać prawa i żeby to było też jasne dla was. Także zobaczymy. A teraz, słuchajcie, mam kilka rzeczy dzisiaj do załatwienia. Zanim to zrobię, jeszcze wyjdę z domu, wrzucam wam relację z eventu marki Bandy, która była wczoraj, ponieważ Bandy wypuściła nową linię swoich kosmetyków skierowaną na przebarwienia, a ja temat przebarwień będę już za chwilę poruszać, więc będziecie mogli się troszeczkę zaznajomić z tym, co i jak. Natomiast w drugiej części dnia wybieram się na zabieg na ciało do Yasumi Białłęka, więc też wam zrobię taką relację, co będę robić i opowiem dokładnie, co i jak. Także widzę już tutaj na podglądzie, że mamy 12 minut mojego gadania, zdecydowanie za dużo, także zapraszam was dalej do oglądania. Wyrównywanie kolorytu, też redukcja takiego szarego kolorytu, zmęczonego wyglądu skóry i też ochrona przed SPF. No nie wyobrażaliśmy sobie linii redukującej przebarwienia, w której nie znalazłby się kosmetyk ochronny przed tym głównym czynnikiem, który te przebarwienia po prostu wywołuje. Także linia jest skierowana głównie dla osób, które mają problem z przebarwieniami, a jak już wiemy, co trzecia 30-letnia kobieta te przebarwienia ma, a po 50 roku życia właściwie już wszystkie. W związku z tym każda z nas może po takie kosmetyki sięgać, a nawet byłoby to bardzo wskazane. Bardzo też ważne jest, że linia Anti-Dark Spot to jest linia, w której znajdziemy same najlepsze składniki aktywne, które wiemy, że są sprawdzone do działania właśnie rozjaśniającego cera. Wpadłam dzisiaj do Rituals, żeby uzupełnić zapasy i już wam pokazuję, co sobie kupiłam. Wy doskonale wiecie, że ja tę markę kosmetyczną uwielbiam, ale nie tylko kosmetyki, bo w ofercie są też produkty do domu, pachnące świece, patyczki i nie tylko. Ale
Ja pojechałam konkretnie po wybrane produkty i już Wam pokazuję, co to takiego jest. Kto mnie śledzi na Instagramie, ten będzie już wiedział, o co chodzi. Bo to właśnie w okresie letnim pokazywałam Wam tę serię, czyli The Ritual of Karma, która pachnie obłędnie, idealnie właśnie na lato. Ale słuchajcie, na Instagramie robiłam również denko tego produktu. To jest peeling do ciała, skrab do ciała, w którym się po prostu zakochałam i stwierdziłam, że muszę go mieć po raz kolejny. Już nawet nie chodzi, słuchajcie, o ten zapach, ale też właśnie o jego działanie, skład, jaka po nim jest cudowna skóra, o te olejki, które się tutaj znajdują. Więc mówię, dobra, uzupełnię zapas, wezmę sobie ten peeling i jeszcze wybrałam olejek, też właśnie z tej serii, no zresztą widzicie, wszystkie produkty są z tej serii, ten olejek też bardzo mi przypasował, natomiast już tak, jak chodziłam wśród tych wszystkich kosmetyków, to mówię, dobra, wezmę jeszcze piankę, w ogóle te pianki od marki Ritual są genialne, ja po nie sięgam już od kilku dobrych lat, no i teraz uwaga, co się okazało przy kasie? Przy kasie okazało się, że ja jako klientka z kartą marki Ritual's mam założone tam konto i zawsze jak jestem przy zakupach, to podaję, mam do odebrania dodatkową piankę właśnie do kąpieli pod prysznic. Więc stwierdziłam, dobra, biorę taką samą. Te pianki są niesamowicie wydajne, ale mimo wszystko stosuję je ja i Massimo, więc trochę szybko znikają, że tak powiem. Więc odebrałam dodatkową piankę, plus do zakupów dostałam gratisy, miniaturki. Nawet nie wiem, co tutaj jest. Tutaj widzę, że mam jakiś oczyszczający balsam. Tak, wyostrzy, nie wiem czy wyostrzy, oczyszczający balsam, a tutaj mam z kolei krem do ciała, tylko z innej serii, czyli serii Sakura. Ta seria, powiem Wam, tak średnio dla mnie pachnie. Wydaje mi się, że chyba najdelikatniej ze wszystkich serii dostępnych w marce Rituals. No i słuchajcie, za wszystko zapłaciłam 147 zł, duży jeden, pełnowymiarowy gratis, plus próbeczki. Jestem bardzo zadowolona, zanoszę do łazienki. Ale skoro jesteśmy jeszcze przy zakupach, to pokażę Wam, bo przyszła do mnie przesyłka od marki Nuskin i zamówiłam dodatkowe głowice, bo już jest ten czas, że powinnam wymienić głowicę, którą miałam oryginalnie w zestawie, kiedy kupiłam Lumi Spa razem z żelem i to jest właśnie ta głowica do skóry normalnej i do tej pory, zresztą opowiadałam Wam o tym bardzo dokładnie w jednym z filmów na temat Lumi, stosowałam tę głowicę w porannej i wieczornej pielęgnacji, ale w tym filmie mówiłam Wam również o tym, że zamierzam wypróbować inną głowicę, a dokładnie przejść w porannym oczyszczaniu na głowicę do skóry delikatnej i wrażliwej. No i tak właśnie prezentuje się ta głowica. Widzicie różnicę? Zobaczcie. Różnica jest nie tylko w wykonaniu, ale przede wszystkim w materiale i stworzeniu tych wypustek. Powiem Wam, jak je dotykam. One są tak delikatne, tak niesamowicie przyjemne. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądało właśnie to poranne oczyszczanie przy pomocy takiej głowicy. No i tutaj chciałam Wam zwrócić również uwagę na to, że no właśnie, te głowice musimy wymieniać co 3 miesiące, ale to jest bardzo ważne, ponieważ przy oczyszczaniu naszej skóry dużą rolę odgrywają jony srebra. Jony srebra, które mamy właśnie dzięki takiej głowicy. No i po 3 miesiącach to jest najwyższy moment na to, żeby wymienić głowicę, żebyśmy mieli dalej te jony srebra i dalej przynosiła ona nam takie efekty, na których nam zależy. Także zanoszę też moje nowe głowice do Lumi Spa, do łazienki razem z kosmetykami. No i jutro rano zabiorę się za pierwsze testy właśnie tej delikatnej wersji. No dobrze kochani, dzisiaj robię zabieg na ciało i tutaj zobaczcie, mamy takie urządzenie, które bardzo ciekawie wygląda. Widzę dwie głowice, takie też tutaj, o proszę bardzo. No i poproszę Panią,
co to jest takiego? Co my dokładnie będziemy dzisiaj robić na to moje ciało? To jest zabieg Body Master, tak zwany masaż próżniowy. O. I zrobimy taki masaż na zasadzie antycelulitowego masażu, ujednającego tak i pobudzającego krążenie, więc będzie to masaż taki bardzo, bardzo stymulujący skórę. Tak? Czy będziemy wykorzystywać te dwie głowice? Tą głowicę wykorzystamy, ta głowica jest dobra. Przeznaczona dla osób właśnie o też niskiej zawartości tkanki tłuszczowej, tak, ale pobudza bardzo skórę. Ta jest dla troszeczkę pań, że tak powiem, większych, obszerniejszych. To prawda. No dobrze, to ja mam jeszcze pytanie w takim razie. Jak długo trwa zabieg i ile razy trzeba go powtórzyć? Zabieg w zależności od potrzeb klienta, klientki, trwa od 30 do 60 minut i przynajmniej 6 lub 10 razy trzeba taki zabieg wykonać, najlepiej 2 razy w tygodniu. Okej, dobra. Czy można go wykonywać na całe ciało, czy tylko na wybrane partie? Oczywiście możemy go wykonywać również na całe ciało. Polecamy tutaj pośladki, uda, brzuch, bryczesy, ewentualnie ramiona, ale również jak klientki sobie życzą, to też czasami plecy możemy również wymasować. No dobra, to bierzemy się za robotę w takim razie. Słuchajcie, chyba widać po mnie, ale jestem totalnie zmęczona. Miałam dzisiaj taki dzień, że jestem totalnie zmęczona. Jeszcze ten masaż, ten zabieg, który wykonałam. Nogi mnie teraz trochę bolą. Oczywiście w salonie zielony ekran i bardzo ważny mecz. A ja chyba za chwilę pójdę spać, ale zanim to zrobię, to chciałabym podzielić się z wami moją opinią na temat zabiegu. Trochę wam o tym opowiedzieć, dlaczego się zdecydowałam, czego oczekuję, co i jak. Więc zacznijmy może od tego, że wykonałam zabieg Body Master, czyli masaż próżniowy, i to jest zabieg, który ma dawać efekt redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej, redukcji celulitu, poprawy jędrności i elastyczności skóry, drenaż, przepchanie limfy, zmniejszenie obrzęków, poprawę ukrwienia. Zdecydowałam się na ten zabieg, żeby wykonać go na partie takie jak uda i pośladki, ponieważ w tych miejscach niestety borykam się z celulitem i zauważyłam, że bańka chińska, którą wykonuję sama w domu, nie daje mi już takich efektów, na których by mi zależało, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chcę też popracować na skórze nad kolanami, bo niestety w pewnym wieku ta skóra na tych kolanach, nad kolanami już nie wygląda tak do końca dobrze, więc zależy mi na tym, żeby tutaj też popracować w tych okolicach, więc mam przygotowany plan. Plan działania i teraz tak, słyszeliście, że zabieg należy wykonać systematycznie w serii i myślę, że zrobię sobie go teraz jesienią i zimą i później wrócę do niego jeszcze wiosną, żeby ta skóra fajnie wyglądała latem. O, taki jest mój cel. Natomiast w ofercie salonu Yasumi Białęka jest jeszcze jeden bardzo fajny zabieg, który również chciałabym przetestować właśnie na ciało i zapisałam się już na ten zabieg. Na razie wam nie zdradzę, co to za zabieg, będziecie wiedzieli, widzieli tutaj w moich daily vlogach i zdam wam wtedy relację, co moim zdaniem jest lepsze. Czy Body Master, czy właśnie ten drugi zabieg na ciało. Ja nie mam problemu z nadmiarem tkanki tłuszczowej, bo jestem dosyć szczupłą osobą, ale niestety celulit, jędrność i tak dalej, to jest to, nad czym chciałabym pracować.
No i teraz tak, sam zabieg. Jak widzieliście, podczas zabiegu skóra robi się lekko zaczerwieniona. To zaczerwienienie schodzi już tak po kilkunastu minutach po zakończeniu zabiegu. I oczywiście skóra jest, no odczuwamy ciepło, tak, w tym miejscu, gdzie był wykonywany zabieg. Mogliście również widzieć, że nie trzeba do zabiegu zakładać żadnego kombinezonu, żadnych rajstop i tak dalej. Jest on wykonywany na olejku, więc to też jest na pewno duży, duży plus. Wykonywane są specjalne ruchy przy pomocy odpowiedniej głowicy, dochodzi do tego zasysania takiego próżniowego tkanki. No i teraz, czy to jest zabieg komfortowy? Powiedziałabym, że niekoniecznie. Nie jest to zabieg bolesny, ale jest to zabieg nie do końca komfortowy. Nie do końca komfortowy dlaczego? No bo jak zaczynamy, jak zaczyna się działać tą głowicą, no to odczuwa się większy ból. Później jak skóra się rozgrzewa, to ten ból się zmniejsza. Natomiast wewnętrzna strona ud niestety jest tą częścią, która jest nieprzyjemna. Nie jest bolesna, ale nie jest przyjemna. Bardzo dużym plusem tego zabiegu jest to, że można dostosować moc właśnie tej głowicy, pracy głowicy, tego zasysania próżniowego do naszego progu bólu. I pamiętajcie też o tym, bo to jest bardzo ważne, że każda z nas będzie odczuwać inaczej ten zabieg. Tak samo to też jest uzależnione od tego, czy w którym dniu cyklu jesteście, jaki macie właśnie ten próg bólu, jak reagujecie na takie działanie próżniowe, tak? Czy jesteście osobami, które mają dużo tej tkanki tłuszczowej albo mniej. No, dużo jest takich punktów, które będą wpływały na to, czy to jest zabieg komfortowy, niekomfortowy, bolesny i tak dalej. Natomiast efekty mają być po nim fajne. Musicie liczyć się z tym, że to jest zabieg, którego nie wykonujemy raz, dwa czy trzy, tylko trzeba go wykonać w serii, żeby to rzeczywiście miało sens. I najfajniej jest oczywiście połączyć aktywność fizyczną, ćwiczenia, dietę, suplementację, odpowiednie kosmetyki i właśnie taki zabieg, żeby to wszystko miało sens. Czyli takie podejście, o którym często Wam mówię, podejście holistyczne, nie tylko sam zabieg, ale też wiele innych czynników, które będą wpływały na to, że będą fajne efekty. No, u mnie ta aktywność fizyczna się pojawiła, z dietą to bywa różnie, suplementacja jest, a w ogóle też muszę Wam powiedzieć, że fajnie po takim zabiegu, jeśli się na niego wybierzecie, zabrać ze sobą jakiś produkt, kosmetyk z aktywnymi składnikami, który sobie nałożycie później na skórę, ponieważ ta skóra jest rozgrzana, jest lekko zaczerwieniona i te substancje aktywne będą się lepiej wchłaniały. Więc taki mój dodatkowy trik dla Was, jeśli się zdecydujecie i wybierzecie na ten zabieg. W każdym razie, jestem bardzo zadowolona, mimo tego, że w tej chwili no, trochę mnie te nogi bolą i pewnie pojawią się takie małe, małe siniaczki, bo tak jest u mnie zawsze na samym początku tego typu zabiegów, później już jest ok. Bardzo dziękuję pani fizjoterapeutce, która wykonywała mi ten zabieg, bo super spędziłam czas, niesamowicie sympatyczna, wykształcona osoba, profesjonalna, bardzo fajne podejście, dużo świetnych informacji. Ja już Wam mówiłam o tym, że polecam Wam salon Yasumi Białłęka, ponieważ jest tam niesamowita atmosfera, wykształcona kadra, bardzo fajna oferta zabiegów i podejście do klienta. To, co ja lubię, podejście do klienta, że jesteście naprawdę fajnie traktowani. Możecie dużo informacji wyciągnąć, dowiedzieć się, no i zobaczymy, jak tam będzie dalej. Także ja zostawiam Wam w opisie dzisiaj link do tego zabiegu, który wykonałam, żebyście sobie mogli poczytać, bo to jest też zabieg, który mogą wykonywać panowie, jak również można go wykonywać na inne partie naszego ciała i na twarz, więc możecie się dowiedzieć, co i jak. Tam też w linku będziecie mieć cennik do zabiegu. Zapraszam Was bardzo serdecznie oczywiście do salonu Yasumi Białęka, bo tam wykonuję te zabiegi i mogę Wam zagwarantować, że będziecie zadowoleni z zabiegów, którym ja się poddaję, a przynajmniej te, które na razie wykonałam,
Jestem z nich zadowolona. Zobaczymy, jak będzie dalej. Będę Wam zdawała relacje. No i ta moja seria jesiennych zabiegów trwa. Koniec mojego gadania. Jestem wykończona, już Wam o tym mówiłam. Idę spać. Żegnam się z Wami i zapraszam Was oczywiście do kolejnych filmów, do kolejnych moich publikacji. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!